Dojeżdżam do bardzo ciekawego miejsca, skrzyżowanie w rejonie Placu Skarbińskich w Grodźcu, czyli skrzyżowanie ulic Różyckiego, na której jestem, Słowackiego, Róży Luksemburg, Limanowskiego i Okrzei. Ja będę jechał w prawo w ulicę Okrzei. Tutaj pomiędzy ulicą Okrzei a Słowackiego, czyli między moją lewą a tam drogą brukowaną, skąd sprzeciwka widzimy jadący samochód, jest droga z pierwszeństwem. Gdybyśmy tutaj skręcali w lewą stronę w kierunku ulicy Słowackiego, musiałbym jeszcze uważać na pojazdy wyjeżdżające z prawej strony z ulicy Róży w Luksemburg. Od ulicy Słowackiego będę właśnie jechał w taki sposób, jak przebiega tutaj pierwszeństwo. Także przyjrzyjmy się. Mam znak, że jestem na drodze z pierwszeństwem. No powiedzmy, przebieg tej drogi można powiedzieć, że jest w miarę czytelny. Jednak mimo wszystko według mnie przydałaby się tutaj tablica, która by nas o tym informowała, że na takiej drodze jestem. Bo już jadąc w przeciwną stronę, może ono być w inny sposób odbierane, a także tej tabliczki nie ma. A tak to widzi kierowca jadący drogą z pierwszeństwem od ulicy Okrzei. Widzimy, jest znak, że jestem na drodze z pierwszeństwem. Zero jakiejkolwiek tabliczki z informacją, w jaki sposób jest faktyczny przebieg. Przebieg jest w tamtą stronę, skąd jest biały samochód. Natomiast z naszej strony często wygląda to tak, jakby to pierwszeństwo było tutaj w stronę lewą, w ulicę Różyckiego. Brakuje tego oznakowania. Na szczęście to miejsce nie ma dużego natężenia ruchu. Na szczęście. No w sumie pojadę tutaj prosto, objedziemy sobie ten Plac Skarbińskich. Uważajmy tutaj na wyjeżdżających z Róży Luksemburg. A to właśnie Dom Kultury i owy Plac Skarbińskich w Będzinie. Wracamy na ulicę Słowackiego, skąd skręcimy w prawo w ulicę Róży Luksemburg. Pojedziemy w kierunku parku Roskówka. Jadę teraz ulicą Róży Luksemburg. No i tu jest dla mnie co do tego miejsca sytuacja najciekawsza. Zauważmy, jestem na drodze podporządkowanej. Gdzie tutaj jakikolwiek znak informujący o tym, na jakiej drodze się znajduję? Zgodnie z tym, co w tym momencie widzę, powinienem ustępować tylko i wyłącznie pojazdom ze strony prawej. Tymczasem przebieg jest ulica Okrzei, ulica Słowackiego. Taki jest przebieg drogi z pierwszeństwem. Brak należytego oznakowania. Tylko skąd ja mam wiedzieć? Niech mi ktoś tą sprawę wyjaśni. Skąd ja mam to wiedzieć, że mam też ustąpić pojazdom z lewej strony, wyjeżdżając z tego miejsca, z którego przed chwileczką wyjeżdżałem? Najtrudniejsze miejsce, dojeżdżając do tego skrzyżowania, czy ulica Limanowskiego, chyba tutaj dość duży spadek drogi. Zaraz to będziemy widzieć. Jest to droga jednokierunkowa. I tutaj jest dość duży spadek,
trzeba tutaj uważać, szczególnie po deszczu, w zimie. Bo ten kamień jest wtedy bardzo, ale to bardzo śliski. Ja teraz skręcę tutaj w lewo, skręcę w lewo w ulicę Okrzei ponownie. Bardzo słaba widoczność tutaj od strony ulicy Okrzei. Resztę skrzyżowania widzimy dość dobrze, także przydałoby się tutaj lustro, aby tą lewą stronę lepiej widzieć. No ale na razie nic takowego tutaj nie ma. Z ulicy Okrzei będę teraz skręcał w kierunku ulicy Róży Luksemburg, czyli będę jechał w kierunku parku Roskówka. Autobus wjeżdża na przystanek, droga sprzeciwka wolna. Mogę oczywiście jechać. Niegdyś tutaj jeszcze dochodził tramwaj, także to dopiero tutaj był błęd w tym miejscu. Na szczęście nie ma tutaj bardzo dużego ruchu. Z ulicy Róży Luksemburg będę jechał w ulicę Różyckiego, czyli najpierw wykonuję skręt w lewo, żeby ustąpić pojazdom jadącym między Słowackiego a Okrzei i następny, nie, jadącym w ciągu od Słowackiego w stronę Okrzei z naprzeciwka, i w ten sposób znalazłem się na ulicy Różyckiego.